Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książę z kanału Konrad Książa, giełda pieniądze i inwestycje. Dzisiaj, jak zwykle, dwie spółki i będą dwie spółki dywidendowe, które już od jakiegoś czasu tę dywidendę wypłacają. Zaczynamy od spółki Lena Lighting. Spółka Lena Lighting, która. Zajmuje się oświetleniem, tak w największym skrócie możemy to, możemy to określić. Biorąc pod uwagę to, co oni robią, chociażby Skwerlet, nowa linia opraw parkowo-miejskich, która powstała z myślą o tworzeniu wartości przestrzeni miejskiej i komforcie ludzi i zwierząt, tak, to, tak się przedstawiałem. No w każdym razie, biorąc pod uwagę działalność grupy Lena Lighting, no to ona się, można powiedzieć, w, wpisuje w te obecne trendy ekologii, no bo biorąc pod uwagę wymianę oświetlenia, to też zmniejsza emisję CO2. Pamiętajmy o tym, że patrząc ogólnie na spółkę na grupę Lena, zawsze musimy patrzeć przez pryzmat też cen surowców, które są tam istotne. Zwłaszcza no, mówimy bardziej o cenach aluminium, dlatego że te wszystkie oprawy są aluminiowe, więc to mocno wpływa cena aluminium mocno wpływa na wyniki finansowe grupy, grupy Lena, no i tak, biorąc pod uwagę te. Wyniki finansowe, no to możemy zobaczyć, że w momencie, kiedy, te, kiedy mieliśmy do czynienia z wysokimi cenami aluminium, no było tam troszeczkę, troszeczkę gorzej. Patrząc na te ostatnie kilka lat, tak naprawdę, to 2020 rok, oczywiście, z wiadomych. Z wiadomych względów, ale później też były takie słabsze, słabsze kwartały, no w zależności od tego, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tę cenę aluminium. No i też jeżeli chodzi o popyt i to również wpłynęło na dywidendę, bo jak mówiłem, spółka jest dywidendowa i przez długi czas to je było 30 groszy dywidendy. W 2021 to było zaledwie 10 groszy, ja myślałem, że później już wrócą do tych 30 groszy, no bo to co się działo w ostatnim czasie raczej, raczej było pozytywne dla grupy Lena tak czyli ten spadek właśnie cen surowców między innymi spadek spadki ceny materiałów no, co spowodowałoby że marże spółki będą na dobrym poziomie no, ale okazało się że dalej tam jest poniżej tych 30 wcześniejszych 30 groszy czyli 20 groszy w tym, w tym momencie no, czyli ta stopa dywidendy nie jest jakaś taka bardzo wysoka 3,67 jeżeli chodzi o kurs akcji ten kurs akcji to się trzyma przez bardzo długi czas zauważmy od połowy 22 no, może od trzeciego kwartału 2022 roku w okolicach 3,70 i cały czas jesteśmy właśnie w tych okolicach. Tutaj nic za, bardzo się, nic za bardzo się nie dzieje na tym kursie akcji. No, jeżeli chodzi o ten 23 rok, jeszcze, no to oni mówili o tym, że były pewne negatywne tendencje i tutaj mówimy o tym, że skutki zdarzeń odczuliśmy na obsługiwanych przez nas rynkach zagranicznych, gdzie z uwagi na trwający kryzys. Głównie w gospodarce niemieckiej, krajach skandynawskich odnotowaliśmy spadek sprzedaży o prawie 14%, ale to częściowo zostało skompensowane przez rynek krajowy, gdzie był wzrost 8,66%. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą spółkę, no to widzimy, że to jest i sprzedaż polska, i zagraniczna. Jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to to, to też jest nie tylko Unia Europejska, ale też, ale też inne, inne kraje ale jeżeli chodzi o ten 23 rok to mimo tego spadku przychodów grupa zanotowała wzrost rentowności brutto na poziomie do 33,1 30,87. powodem wyższej rentowności były spadające ceny niektórych surowców, materiałów i komponentów do produkcji lamp, między innymi oczywiście to, czyli to, o czym wcześniej, wcześniej mówiliśmy. Spółka też mierzy coś takiego jak skuteczność ofertowania, tak to trzeba określić i zauważmy, jeżeli chodzi o tę liczbę ofert w stosunku właśnie do, do tych, tych liczby, liczby wygranych, widzimy, że ta skuteczność w 2023 roku na poziomie 20,9% i trochę tego się obawiam, to znaczy te 20,9% są naprawdę bardzo mocnym wynikiem na przestrzeni ostatnich lat, bo zauważmy, 22 to jest 15,5%. Jeszcze cofniemy mocniej, to 21 to jest 7,7%, a 20 to jest 15%. No i to, trzeba przyznać, że no, na podstawie tych ostatnich lat te 20, prawie 1% skuteczności no jest naprawdę bardzo, bardzo mocnym wynikiem. I pytanie, czy to będzie zachowane w kolejnych latach? No tutaj bym się leciutko obawiał, że ta tendencja jednak może wrócić do średniej, czyli do tych 15%, do tego, co spółka pokazywała właśnie wcześniej we wcześniejszych latach i patrząc jeszcze na, na sam 23 rok, jeszcze tak zamykając trochę ten rok 23, no to widzimy, że główna część sprzedaży to jest Polska ale mniej więcej 50%, niecałe 50% to też jest zagranica, z tym, że zagranica to są i kraje unijne i spoza Unii Europejskiej zdecydowanie najważniejsze to są unijne, no tamten rynek niemiecki jest bardzo, jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o spółkę, a wiemy, że na tym rynku niemieckim w tym momencie no, nie jest najlepiej i to mówili w 23 roku, i biorąc pod uwagę pierwszy kwartał 2024 roku, mamy już te wyniki. Zauważmy, przychody spadły o 18,5%, zysk netto o 80, prawie 4%, 84% spadek zysk na sprzedaży, no niemal 100% spadek. Więc takie bardzo mocny spadek tych wyników finansowych. Niższe przychody rok do roku. Są spowodowane spadkiem sprzedaży na rynkach zagranicznych. Tak mówili w szacunkach. Lena zawsze podaje najpierw szacunki, a później oficjalne dane finansowe. Spółka oczekuje, że w drugiej połowie roku nastąpi poprawa koniunktury na rynkach niemieckim, skandynawskim i francuskim. No i tutaj spółka właśnie mówiła o tym, że to jest jakby główny powód tych wszystkich spadków. No biorąc pod uwagę ostateczne te dane, bo już mamy ten ostateczny raport za cały pierwszy kwartał, zauważmy, okolice Rok do roku oczywiście, patrząc okolice 8 milionów słabiej, jeżeli chodzi o przychody. No i te przychody tak naprawdę zrobiły tę różnicę. No bo jeżeli chodzi o koszty, tam też jest spadek, zauważmy, ale jednak to jest spadek mniejszy. To jest spadek w okolicach 6 milionów złotych, jeżeli chodzi o koszty, a przychody spadły mocniej. No co za tym idzie, oczywiście te wyniki finansowe spadły, bo zawsze jest część kosztów stałych. To znaczy, no zawsze, jeżeli spadają nam przychody, to tam. No może nie zawsze, ale zazwyczaj, kiedy spadają nam przychody, ta marża słabnie, no bo jakby większy udział mają te koszty koszty stałe, no z których po prostu nie da się zejść. tak, no Jeżeli chodzi o chociażby koszty wynagrodzeń, no to są koszty stałe, a są nawet koszty, które rosną cały czas, no bo mamy do czynienia ze wzrostem płacy minimalnej. Chyba, żeby chcielibyśmy zwalniać ludzi. Na ten moment w Lenie czegoś takiego nie ma, ale na 2023 roku, na koniec trzeciego w Lenie pracowało nawet trochę więcej ludzi niż na koniec 2022 roku. To nie są jakieś takie znaczące różnice, ale jednak nie mówimy tu o zwalnianiu, a bardziej właśnie idziemy w drugim kierunku. No i przez to właśnie te wyniki finansowe są słabsze przez te słabsze słabsze przychody przy no nie tak mocno spadających kosztach, tak to trzeba tak to trzeba określić. Tutaj biorąc pod uwagę to co możemy przeczytać w raporcie to tutaj jest sezonowość. Drugi kwartał należy do najsłabszych, gdyż w tym okresie nie przypada szczyt sezonu dla żadnej z grup produktowych znajdujących się w portfelu grupy. Więc też, jak ktoś patrzy kwartał do kwartału, pamiętajmy, że tutaj pewne sezonowości jednak są. No i najważniejsze dla wyniku grupy informacje będą wpływały wraz z zamówieniami od klientów, dokonywanymi zazwyczaj w końcówce maja i czerwca, gdyż wtedy przypada okres planowania sprzedaży na sezon jesienno-zimowy, który jest najwyższy, jeżeli chodzi o sprzedaż w branży oświetleniowej. No i tutaj spółka mówi, że głównym czynnikiem, który miał wpływ na te wyniki, to właśnie koniunktura na rynkach niemieckim, skandynawskim i francuskim. No mówią o tym, że mm, jeżeli chodzi o. Yy, Jakieś odbicie liczą na drugie półrocze. Ja bym tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodził. Jeżeli sobie popatrzymy na rynek niemiecki, chociażby PMI, tam jest w tym momencie takie lekkie odbicie, ale to jest wciąż poni dużo poniżej 50. No, wciąż ta sytuacja w, w, w Niemczech nie jest najlepsza. No co prawda, w Polsce też nie jest najlepsza, też w okolicach tych 40-45, no, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że jednak te rynki zagraniczne, no nie, nie widać jakiegoś przełomu tam, o w ten sposób bym to określił. Na no, no, taki przełom jednak troszeczkę tutaj e, grupa Lena Lighting. E, Powinna liczyć, więc Wiele spółek w tym momencie właśnie mówi o tym, że ten drugi, drugie półrocze już powinno być lepsze albo dużo nawet lepsze, liczą na odbicie w drugim półroczu, no na ten moment, jeżeli patrzę na twarde dane, ja nie widzę jakiegoś takiego mocnego odbicia, biorąc pod uwagę oczywiście rynki zagraniczne, no w Polsce liczymy na KPO, liczymy, że to KPO spowoduje to odbicie, ale jeżeli patrzymy właśnie na rynek niemiecki czy, czy rynek francuski, no jakichś tam takich istotnych elementów odbicia, ja przynajmniej na ten moment, na ten moment nie widzę i jeszcze i jedna rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, w związku z wynikami, spółka podpisała w 2020 roku z PFR-em o umowę o subwencję finansową 3,5 miliona złotych. No wtedy wiele spółek podpisywało tę subwencję. 25% wzrost, 70% ma to być bezzwrotne. I mówimy o tym, że spółka Lena otrzymała w kwietniu 2024 roku decyzję od PFR-u. Znaczy tak, najpierw spółka zawnioskowała o umorzenie 50% wartości przyznanej subwencji, a później otrzymała wniosek od PFR, wzywającą ją do spłaty całości otrzymanej subwencji bez podania konkretnej przyczyny wskazującej, w którym punkcie spółka nie spełniła wymogów otrzymania lub rozliczenia w subwencji w wysokości 50%. PFR w swojej decyzji powołał się na paragraf regulaminie mówiący o domniemanych nieprawidłowościach po stronie spółki. Oczywiście mamy odwołanie, e, odwołanie od, tej, od tej decyzji na ten moment nie wiemy, co dalej ze sprawą, nie mamy żadnych pism jeżeli chodzi o tę, o tę sprawę, e, no więc to jest jeszcze jakiś taki w w perspektywie najbliższych miesięcy, ewentualnie minus, chociaż no, jak się to rozwiąże, nie do końca, nie do końca wiemy, no, ale to jest coś, co trzeba jakby kalkulować, jeżeli patrzymy na spółkę, spółkę Lena. No, że tutaj jednak nie wszystko idzie po jej myśli, jeżeli mówimy właśnie o tej umowie z PFR-em. Biorąc, znaczy patrząc jakieś takie czynniki, które mogą mieć wpływ na kolejne kwartały, no to spółka właśnie mówi, że ten rynek niemiecki, francuski słabiej, inne rynki nie skompensowały tego, tego spadku. Zakłada spółka, że w pierwszej połowie 2024 roku nie należy oczekiwać znaczącej zmiany na tych rynkach. Dopiero druga połowa roku może przynieść poprawę, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania klientów z tych regionów ofertą grupy. No, jak mówię, ja z tym drugim półroczem mam no, tak dużo, duże wątpliwości. Ale mówi spółka też, że ten drugi kwartał no, nie będzie za wiele lepszy. Pamiętajmy o tym, że jest tam pewna sezonowość, no więc widzimy, że, że patrząc rok do roku, może być to i ciężko, bo 1,3 miliona, no w tym takim najsłabszym kwartale w roku, zrobili przy prawie 40 milionach przychodów. No jeżeli ten drugi kwartał będzie jeszcze słabszy od pierwszego, a jest to, jest to możliwe, czy porównywalne do, do pierwszego, no to znowu będziemy mieli spadki e, rok do roku w wynikach finansowych. No i to też nie będzie sprzyjało kursowi akcji, no trzeba sobie tak, e, tak powiedzieć. Ale to nie jest tak, że mamy jakby. Tylko złe informacje, jeżeli chodzi o Lenę. Przypomnę, że tutaj cały czas ta dywidenda, dywidenda jest. No oprócz tego też mamy program Rozświetlamy Polskę. Samorządy z całej Polski otrzymują wsparcie z rządowego programu Rozświetlamy. Polskę na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne. No i oczywiście Lena może na tym zyskać. Tutaj mówimy ponad miliard złotych rocznie oszczędności samorządów, tutaj ogromne znaczy redukcje emisji CO2 1,3 miliona ton CO2. Mniej, około miliard złotych to jest budżet tego programu, 4 miliony maksymalna kwota dofinansowania, 80% wartości inwestycji, poziom dofinansowania dla samorządu. No więc jest możliwe, że rzeczywiście samorządy będą chętne na te, na te wymiany. Zresztą tutaj mamy też informacje o tym. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o miasta, Kalisz 2 miliony, tutaj chociażby Krotoszyn, 1,5 miliona, i tak dalej i tak dalej. Tu możemy naprawdę bardzo dużo tych różnych miast wymieniać. W każdym razie to jest jakiś, jakiś plus, jeżeli chodzi o spółkę. I to jest taki mocny plus, oczywiście na rynku polskim. Zobaczymy, jak to będzie na rynkach zagranicznych. No z tymi rynkami zagranicznymi no, na ten moment. Nie widzę jakiegoś przełomu, tak? Czyli ten rynek niemiecki, zwłaszcza rynek niemiecki wciąż jest słaby, ten drugi kwartał dalej słaby i sądzę, że od pierwszy, od drugiego półrocza, początku tego drugiego półrocza, no nie będzie jakiegoś przełomu, bo przynajmniej ja teraz tego przełomu za bardzo nie widzę, jeżeli tak, to można go upatrywać bardziej w końcówce tego 24 roku, ale myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby żeby tutaj cokolwiek o tym, o tym konkretnie mówić. I jeszcze druga spółka, o której chciałem powiedzieć, która też jest spółką dywidendową od dłuższego czasu, to jest grupa TEXT. TEXT, czyli byli, były Live Chat, no, gdzie LiveChat to jest ten ich taki bazowy, główny produkt, odpowiada za około 90% przychodów. Ale to nie jest tylko live chat, to jest też chatbot, to jest helpdesk, to jest knowledge base, e, open widget, więc tutaj mamy kilka tych, kilka tych produktów. Helpdesk, knowledge base będzie się łączył. E, biorąc pod uwagę spółkę, pracują też nad nowymi e, produktami. No i teraz, tak naprawdę, bardzo mocne pytanie jest o AI, no bo jeżeli chodzi o live chat. No, oni mają bardzo duży zbiór danych, tak? Więc te dane mogą wykorzystać, więc tutaj jakby te rozwiązania AI-owe się no, praktycznie nasuwają same. I już oni oczywiście to wykorzystują. Pytanie, czy jakieś inne firmy nie będą w stanie robić tego taniej, czy inne firmy nie będą w stanie Dać klientom, klientom podobnej wartości, no tego niestety nigdy, nigdy nie wiemy. Mamy do czynienia z tym, że niektóre firmy wchodzą w jakby w zupełnie nowe kompetencje, których wcześniej, wcześniej nie było i przez to zabierają rynek innym firmom, i to może być problem, tak? W takiej aplikacje, jak no, chociażby czat GPD czy HeyGen, te bardzo popularne. One cały czas rozszerzają to swoje portfolio, jakby i mamy coraz to nowe możliwości, więc to jest z jednej strony szansa, z drugiej zagrożenie. Nie jestem w stanie tutaj stwierdzić, czy bardziej szansa, czy, czy bardziej zagrożenie, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o spółkę Livechat, przepraszam, tekst były LiveChat. W tym momencie wycena 2 miliardy złotych, ta kapitalizacja ponad 2 miliardy złotych. Spółka, biorąc pod uwagę cenę do zysku, nie jest jakaś taka bardzo droga, ona zresztą była o wiele droższa w poprzednich latach, ale też dużo mocniej się rozwijała i na to inwestorzy na pewno zwracają uwagę. Ja mówiłem o tym, że dzisiaj mówimy o spółkach dywidendowych, no bo zauważmy, spółka tekst również jest spółką dywidendową, która jeszcze co ciekawe z roku na rok wypłaca coraz to wyższą dywidendę. Zauważmy teraz też złoty 63 tej zaliczki, gdzie rok temu to było złoto 46. No to może oznaczać, że ta dywidenda końcowa jakby. Może być jeszcze wyższy rok do roku, no na to tutaj na pewno liczą akcjonariusze spółki Tex. Ta stopa dywidendy też robi się interesująca, no bo tekst był nawet po 140 zł, z tego co pamiętam, no i wtedy ta stopa dywidendy, stopa dywidendy bardzo, bardzo niska. Ale jeżeli mówimy o okolicach 6-7 zł przy 83 czy 84 zł, no to tutaj mówimy akurat o, o całkiem przyzwoitej tej stopie, stopie dywidendy, wysokie kilka Procent. Tutaj warto tylko przypomnieć, że grupa tekst troszeczkę inaczej ujmuje przychody. Myślę, że bardziej jakby zrozumiale to znaczy w w Tekście jest tak, że no to jest biznes sasowy, tak? Przyznam, że jeżeli chodzi o te biznesy sasowe, dla mnie one są fajne, bo one są takie dosyć mocno przewidywalne. Czyli mamy te miesięczne, powtarzalne przychody od swoich klientów, tylko że to jest tak, że czasem niektórzy płacą miesięcznie, niektórzy płacą rocznie. Może się zdarzyć okres, w którym po prostu jest dużo więcej tych płatności rocznych. Więc, żeby jakby wypłaszczyć te wyniki, oni teraz troszeczkę to inaczej ujmują. Nie tak, że jak dostają cash od razu, to, to, to wszystko jakby idzie w przychody, tylko to jest bardziej rozłożone. Myślę, że to jest takie lepsze bardziej intuicyjne. Tak, no bo no bo tutaj nie, nie ma takich dużych skoków. Oczywiście takich potężnych skoków tam nie było, tak ze względu też na bazę, dużą bazę klientów, ale jednak myślę, że jest to istotne i spółka pokazuje chociażby w raportach finansowych zauważmy dane po korekcie, czyli już po tym po tej korekcie właśnie odnośnie tych przychodów i też dane przed korektą. Więc tutaj to jest na pewno na, na plus, że takie informacje nam Informacje nam podaje. No i zauważmy chociażby przed korektą 200 w 2022 roku przez 9 miesięcy 227,2 miliona przychodów, a po korekcie 211,2 miliona przychodów. Czyli jakaś tam różnica jest. Nie jakaś przeogromna, ale jednak, jednak różnica jakaś, jakaś jest. Odnośnie. Odnośnie tych wyników za trzeci kwartał, ja przypomnę, znaczy za trzy kwartały. Ja przypomnę, że spółka ma przesunięty rok obrotowy. Czwarty kwartał kończy się na koniec marca. tak? Czyli to jest jakby pierwszy kwartał roku kalendarzowego, to jest czwarty kwartał obrotowego. No i biorąc pod uwagę ten trzeci kwartał, czyli zakończony na koniec grudnia, tak, mieliśmy do czynienia z lekkim przebiciem konsensusu, tu spółka lekko pozytywnie zaskoczyła, ale to nie spowodowało, nie spowodowało jakichś takich mocnych wzrost, mocniejszych wzrostów na grupie tekst. Ostatnio poinformowała o kluczowych wskaźnikach operacyjnych za czwarty kwartał 23-24 roku finansowego, czyli przypomnę, za okres styczeń-marzec 24. Tam jestem przesunięty rok obrotowy. No i tak, MRR. -y. Dla mnie w biznesach sasowych MRR -y to jest najważniejszy wskaźnik, dlatego że no, to są te miesięczne powtarzalne przychody, czyli ile oni kasy miesięcznie właśnie dostają od, od tych klientów. To ważne też jest ARPU, czyli średniomiesięczny przychód na, na klienta. Fajnie, żeby on rósł. No i oczywiście liczba klientów, tak? Jeżeli rośnie nam liczba klientów, rośnie nam jeszcze ARPU, no to automatycznie te mrr -y oczywiście będą rosły i to z dwóch stron, jakby, tak? Te, I od strony liczby klientów, i od strony wartości pojedynczego klienta. Więc to są takie jakby istotne elementy, jeżeli chodzi o, MR -y, jeżeli chodzi o biznesy sasowe. No i jak jest w przypadku spółki tekst mrr -y? 6,66 miliona dolarów, wzrost 4,1 rok do roku, 2,6 w stosunku kwartał do kwartału. I to jest myślę, że nawet fajny, fajny wzrost, no bo spółka tutaj wcześniej, jeżeli chodzi o, o tekst. Miała problemy z tym, żeby odbić te emerary. Zauważmy tutaj, mieliśmy zmianę cennika, co spowodowało bardzo duży wzrost MRR-ów, ale od tego momentu, czyli od grudzień 22 do praktycznie grudzień 20, 23, mamy do czynienia z tym, że. Jest płasko, jest bardzo płasko. Teraz to się trochę ruszyło, więc tutaj jakiś plusik zapisujemy. Jeżeli chodzi o jakieś inne wskaźniki, no to w czwartym kwartale otrzymanych płatności mieli 21,74 miliona dolarów, wzrost 8,6% 1,9 w, w, w stosunku kwartał do kwartału. No i ARPU. Jeżeli chodzi o ARPU, no to ARPU produktu LiveChat 160,1 wobec 156,4 w stosunku do grudzień 23 i 159,7 przed rokiem. No tutaj nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego trendu, jeżeli sobie zobaczymy na jeżeli sobie zobaczymy na to ARPU. No niestety, ale jakby. To jest dalej pewien problem, to znaczy nie mamy tutaj jasnego wzrostu, więc, więc tutaj średni użytkownik no, nie daje nam już więcej pieniędzy. Oczywiście można manipulować cennikiem. Alebo można dodawać jakieś nowe funkcjonalności, więc liczymy na to, że coś tutaj się nowego pojawi, jeżeli chodzi właśnie o grupę, o grupę tekst. No i ta liczba klientów, to jest myślę, że coś, na co też warto zwrócić uwagę. Zauważmy, do połowy 22 roku, mniej więcej, ta liczba klientów sukcesywnie bardzo dynamicznie rosła. Od połowy 22 roku no jest tutaj płasko. I to też jest pewien problem, jeżeli chodzi o tekst. No dlatego też ta cena akcji spadła ze 140 na w tym momencie 80-80. 2 zł. Więc, jakby ten spadek też był spowodowany właśnie tym, że wcześniej bardzo mocno rośliśmy. Inwestorzy przyzwyczaili się do tego, że tutaj są wzrosty, tutaj są mocne wzrosty. No a okazuje się, że te wzrosty zostały wyhamowane, więc też część inwestorów od spółki odeszła. Jak mówię, z drugiej strony, no ta stopa dywidendy wydaje się coraz bardziej atrakcyjna. Nie sądzimy, żeby ta dywidenda miała spadać, bo nawet gdyby nie było przyrostu nowych klientów, nawet gdybyśmy z klienta nie mieli więcej kasy, no to i tak spółka bardzo dużą część pieniędzy więc po prostu wypłaca na tę dywidendę i dalej będzie miała miesięczne powtarzalne, powtarzalne przychody więc tutaj ja bym się nie czepiał absolutnie do stopy dywidendy no ale z drugiej strony no liczymy na to, że coś tutaj się ruszy właśnie jeżeli chodzi o ARPU, też jeżeli chodzi o tę liczbę klientów no bo to są takie rzeczy, które, na które ja zwracam uwagę Zobaczmy, liczba płacących klientów live chat była 3784848 no i tak naprawdę nie mamy tutaj jakichś, jakichś wzrostów, a biorąc pod uwagę ostatni, sam ten ostatni, ostatni kwartał, to też mamy nawet informację już tutaj szukam tej, tej informacji o tym, o tym, że, 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 że już tutaj już tutaj patrzymy. Ta liczba klientów leciutko leciutko spadła w stosunku właśnie w stosunku właśnie do, 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 do poprzedniego kwartału pozytywne jest to że że w marcu ta liczba klientów już wzrosła No ale to wciąż jakby nie widzimy jednoznacznego trendu, więc ja wciąż jednak troszeczkę czepiam się właśnie do tej liczby klientów, chociaż no, ten sam marzec wygląda, e, wygląda mocno, no tak to trzeba określić. Zobaczymy, czy to był tylko taki, e, jakaś jednorazowa sytuacja, czy jednak coś tutaj się e, diametralnie zmieni. No na to myślę, że tutaj warto zwracać uwagę. Odnośnie tego 24 roku mówią, że kontynuują pracę nad nowymi produktami e, kto, i nad nowymi źródłami przychodów. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy, że mamy nadzieję, że za pół roku Pokażemy nowe źródło przychodów. Teraz możemy powiedzieć, że faktycznie wiemy, że pokażemy nie tylko źródło, ale też pieniądze, które wpłyną. No więc tutaj mówimy o tym, że już w, przy najbliższych wynikach finansowych e, będziemy mieli jakieś takie istotne informacje, czyli za ten pierwszy kwartał roku obrotowego, tak już nowego 24-25, no, czyli ten, który trwa w tym momencie. Od kwietnia do, do czerwca, więc tutaj na to, na to liczymy, mocno na to liczymy. No i jeżeli chodzi o samą spółkę, to też e, mówi o tym, że patrząc na live chat, ciągle widzimy, ciąg, widzimy ciągłe miejsce do poprawy każdego ze wskaźników. Wiemy, co mamy robić technicznie, żeby te wyniki były jeszcze lepszy, lepsze. Mamy 59 klientów, którzy płacą za cztery produkty. Czyli te produkty tekst, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli to jest dana, która pokazuje, jak długa droga przed nami pokazuje potencjał, to, że musimy się poprawić w tym obszarze: doszło plus 10 klientów w ostatnim e, kwartale, tak? Więc no, tutaj mówimy o tym: 30, no, 30 ponad 6 tysięcy. 000... Klientów, ponad 37 tysięcy klientów live chata, a tutaj się okazuje, że, że tylko 59 płaci za wszystkie produkty. No więc tutaj też jakiś potencjał oczywiście do upsellingu jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą, o samą spółkę. To też warto dodać, że spółka zakłada kontynuację takich działań, czyli różnych zmian w cennikach. To może mieć istotny wpływ na kształtowanie się tego ARPU i czarn, czyli ten wskaźnik odejść. Więc tutaj też może on być lekko, e, lekko podwyższony. Tutaj ważne, że już na początku 2024 roku, czyli przy wynika za znaczy przy konferencji za poprzednie wyniki, za trzeci kwartał 2023-2024 roku, spółka mówiła, że zakładamy koncentrację na walce o ARPU naszego live chat w kolejnych. Kwartałach. Będziemy w tym obszarze działać od strony cennikowej. Mamy zamiar aktywnego zarządzania w procesie analizy planów abonamentowych, więc bez mocnych ruchów cenowych, jak w ubiegłym, jak w ubiegłym roku. No więc zobaczymy, czy znowu też od tego pierwszego kwartału zobaczymy jakiś mocniejszy wzrost tego ARPU. Na to tutaj troszeczkę myślę, że, myślę, że wielu inwestorów liczy. No z takich informacji, które mogą negatywnie wpływać na, na spółce, nie oszukujmy się, jest też Ameryka. Live Person, chociażby, które w ostatnim czasie no, nie zalicza dobrych sesji, tak to trzeba określić, biorąc, biorąc pod uwagę to, jak wygląda sama spółka. No to jest tutaj coraz słabiej, a to też po części wpływa na live chat, inwestorzy też właśnie na, przepraszam, tekst, też na to, na to patrzą. No kursy walut wciąż im nie sprzyjają. Przypomnę, że tekst to jest spółka międzynarodowa, która dużą część przychodów ma w dolarach. Ja wolę ogólnie patrzeć na wyniki z grupy tekst w ujęciu dolarowym, one mi dużo więcej mówią niż w takim ujęciu w, w, w pln -ie. W każdym razie jest jakieś uspokojenie się, jeżeli chodzi o te ceny, o tę o kursy, kursy polskiego złotego no ale zauważmy, że patrząc jednak rok do roku jesteśmy niżej, tak czyli tutaj jednak wciąż ta sytuacja jest negatywna dla spółki, jeżeli mówimy właśnie o kursach walutowych. No na pewno ja w naj, najbliższym czasie będę patrzył na to ARPU to po pierwsze. I po drugie, czy emarary, które ruszyły ostatnio, czy to jest tylko takie chwilowe ruszenie, czy jednak tu będzie w okolicach 6,8-6,9, tak bardziej przy, przy 6,9 w najbliższym czasie. To jest dla mnie, dla mnie istotne. Jeszcze raz mówię, ja tutaj bardziej patrzę w ujęciu dolarowym, bo to jest dla mnie takie bardziej precyzyjne określenie spółki. W ten sposób trzeba na to, na to spojrzeć. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.